Dziękuję bardzo Państwu Przewodniczącym za wprowadzenie. Szanowni Państwo, w imieniu nieobecnej Pani Profesor Józefy Haliny Krawczyk mam dzisiaj przyjemność przedstawić pokrótce zagadnienia dotyczące bioróżnorodności zwierząt gospodarskich w Polsce. Dlaczego w ogóle zajmujemy się problemem bioróżnorodności zwierząt gospodarskich? Dlatego, jak mówił mój przedmówca przed przerwą obiadową, bioróżnorodność zamiera w zastraszającym tempie. Czy jest pogłos, czy mi się wydaje? Dziękuję serdecznie. Naukowcy szacują, że około miliona różnych gatunków roślin, zwierząt, owadów, ptaków na świecie jest zagrożonych wyginięciem. I niestety ten przykry trend dotyczy również tego, czym my wszyscy się zajmujemy, zootechniki, czyli zwierząt gospodarskich. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez FAO, blisko 17% zwierząt jest uznanych, ma stan krytycznie zagrożony bądź zagrożony, 7% bezpowrotnie już wymarło, a jeszcze gorsze jest to, że o blisko 60% zwierząt w świecie po prostu nie wiemy, jaki jest ich status, bo jeszcze ich dostatecznie dobrze nie poznaliśmy. Oczywiście w Europie te dane są dużo lepsze, dużo korzystniejsze, nie wygląda to tak tragicznie. Niemniej jednak, tak jak powiedziałam, mimo wysiłków wszystkich podmiotów, mimo tego, że 30 lat temu już kraje świata przyjęły konwencję o różnorodności biologicznej, która zobowiązuje nas wszystkich do ochrony gatunków, w tym ras rodzimych, bioróżnorodność zamiera. I to jest podstawowy powód, dla którego powinniśmy chronić zasoby genetyczne zwierząt, ale oczywiście tych powodów jest dużo więcej. Przede wszystkim są one elementem naszej polskiej kultury i tradycji poszczególnych regionów. Na przykład służą do tradycyjnego górskiego wypasu. Charakteryzują się one niepowtarzalnymi cechami, które wyróżniają je od zwierząt towarowych, jak długowiecznością, żywotnością, łatwymi porodami. Przede wszystkim też dobrze wykorzystują ubogie pożytki paszowe, dzięki temu mogą być wykorzystywane do zachowania i pielęgnacji krajobrazów, zarówno tych cennych przyrodniczo w parkach narodowych, parkach krajobrazowych, na obszarach natura, ale także krajobrazów śródmiejskich, mogą chronić wały przeciwpowodziowe. Przede wszystkim stanowią one o naszym bezpieczeństwie żywnościowym, gdyż służą do produkcji produktów. Te produkty mają potwierdzoną dużo wyższą jakość od produktów ras komercyjnych. I przede wszystkim powinniśmy je chronić jako żywy bank genów na przyszłość dla następnych pokoleń. I tutaj ważne dwie kwestie. Powinniśmy chronić je zarówno jako żywe organizmy metodami in situ w gospodarstwach, ale również podkreślenia i zintensyfikowania prac wymaga ochrona w bankach genów, ochrona ex situ. Jest to zupełnie odrębny temat, na który dzisiaj niestety nie starczy czasu, ale tylko ochrona w bankach genów zabezpieczy te rasy na wypadek epidemii chorób, a wiemy, że po 2 latach pandemii, że wszystko niestety jest możliwe. Sprawy dotyczące ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w Polsce zostały uregulowane w przepisach prawa już dawno, natomiast od 2020 roku obowiązuje nowa ustawa o hodowli i rozrodzie zwierząt, która uregulowała te sprawy znacznie bardziej kompleksowo niż to było w poprzednich ustawach. Ustawa określiła, kiedy rasy chronimy,
że musi to być zorganizowane w sposób określony w programie ochrony. Dała również wytyczne, co w takim programie powinno się zawierać, a również określiła, że podmiotem, który koordynuje całość spraw związanych z ochroną zasobów genetycznych zwierząt, jest Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy, i ustawa dała również konkretne zadania. Oczywiście nie są to wszystkie zadania, a jedynie główne wytyczne, bo jak również mówił jeden z moich przedmówców, problemów i spraw związanych z ochroną zasobów genetycznych jest tak dużo, że wymagają one bardzo szerokiego współdziałania z całym terenem, z samymi hodowcami, ale przede wszystkim też ze związkami hodowców, podmiotami prowadzącymi księgę, wszystkimi uczelniami, które zajmują się też tą problematyką, oraz całą administracją państwową. Także jeszcze zapomniałam o ODR-ach, także tych instytucji jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I teraz przechodząc już do szczegółów, aktualnie od tego roku lub końca ubiegłego programami ochrony objętych jest już 87 rodzimych ras, rodów, linii i odmian zwierząt gospodarskich, co na koniec 2021 roku dało ponad 114 tysięcy zwierząt w około 3,5 tysiącach stad, oczywiście bez linii pszczół. I teraz przechodząc już do poszczególnych gatunków, to na przykładzie tego slajdu chciałam Państwu przedstawić taki ogólny trend, jak wyglądała historia rozwoju ras rodzimych na przestrzeni lat. Tutaj można wyraźnie wyróżnić pewne okresy. Nie mówię niestety, bo nie ma czasu, o tym, co było przed ścisłą ochroną, kiedy weszły w życie pierwsze programy ochrony, a był to rok właśnie 2000. I jak widzimy, w pierwszych latach populacje te rozwijały się bardzo, bardzo powoli. Tylko nieliczne rasy były objęte programami ochrony. Natomiast wyraźny przełom nastąpił w roku 2008. Wtedy kolejny, już drugi program rozwoju obszarów wiejskich, a z nim płatności rolno-środowiskowe umożliwiły objęcie i wprowadzenie płatności do kolejnych ras zwierząt gospodarskich, podniesienie stawek płatności do tych zwierząt, o czym jeszcze będę mówiła w dalszej części wykładu, i właściwie dla większości gatunków od tego roku obserwujemy znaczny wzrost większości populacji bydła, koni, owiec i świń. Jeśli chodzi o bydło, to chronimy 4 rasy i tak jak powiedziałam, rozwijają się one z każdym rokiem. To, co tutaj chciałam podkreślić, to, że blisko połowa zwierząt, głównie ras polskiej czerwonej i polskiej czerwono-białej, jest zlokalizowana w województwie małopolskim, co daje olbrzymi, jeszcze ciągle niewykorzystany potencjał do zrzeszania się tych hodowców i produkcji produktów lokalnych od tych ras. Tutaj Instytut prowadzi działania propagujące, namawiające, też składa różne projekty, żeby tych produktów było coraz więcej. Jeśli chodzi o konie, to chronimy aż 7 ras i sytuacja jest bardzo zróżnicowana właśnie w zależności od rasy. 3 rasy rozwijają się o wiele dynamiczniej niż nawet na początku zakładaliśmy. Są to konik polski, konie w typie sztumskim i konie śląskie. Natomiast 2 rasy, koni szlachetnych, konie wielkopolskie i małopolskie,
można powiedzieć, że są w stagnacji. Spowodowane jest to głównie występującą zbyt małą liczbą ogierów do krycia klaczy w tych rasach, a bez tego populacje nie mają szansy na rozwój. Prowadzimy działania, które być może już w tym roku, w przyszłym, zwiększą pulę dostępnych ogierów, także liczymy, że sytuacja się poprawi, a największą szansę upatrujemy w tym, że od 2023 roku w ramach nowego planu strategicznego umożliwione zostaną również płatności do samców, w tym do ogierów. Jeśli chodzi o owce, to chronimy aż 17 raz. Jak widać, populacje większości z nich rozwijają się prawidłowo. Tutaj obserwujemy najmniej problemów i od właśnie tego roku do programu ochrony zostały jeszcze włączone dwie nowe rasy: polska owca górska oraz białogłowa owca mięsna. Tutaj również zwierzęta w dużej mierze zlokalizowane są w województwie małopolskim. Od owiec mamy już wiele produktów tradycyjnych, ale dalej jest potencjał, żeby tą bazę zwiększać. Kozy. Do niedawna chroniliśmy tylko jedną rasę kóz, właściwie restytuowaliśmy ją z jednego stada. W tej chwili, jak widać, tych stad już jest 20, ale od ubiegłego roku do programu również zostały przyjęte dwie zupełnie nowe, również restytuowane rasy: koza kazimierzowska, tutaj pod ochroną pana przewodniczącego, oraz koza sandomierska, i również liczymy na szybki, udany proces restytucji. Jeśli chodzi o świnie, to podobnie jak w rasach komercyjnych, ich rozwój był dynamiczny, był ściśle związany ze stawką płatności. Kiedy stawka była niewystarczająca, to populacje gwałtownie malały. Od 2015 roku, mimo szalejącego w Polsce ASF-u, populacje rozwijają się prawidłowo. I teraz przechodzę do dużo trudniejszej części, ponieważ populacje drobiu oczywiście chronimy je tak samo: 11 rodów kur, 14 rodów gęsi i 10 rodów kaczek. Natomiast one nie otrzymują, ich hodowcy nie otrzymują płatności rolnośrodowiskowych i tutaj one są utrzymywane w pojedynczych stadach, głównie są to stada należące do ośrodków naukowych i można powiedzieć, że to jest taka ochrona ex situ in vivo. Jeszcze większy problem dotyczy zwierząt futerkowych, zaznaczył go pan minister Ardanowski we wstępie. Niestety zwierzęta futerkowe nie cieszą się popularnością, tak eufemistycznie mówiąc. W związku z tym niestety ten przykry trend dotyczy również zwierząt futerkowych objętych programami ochrony, a jeszcze pogarsza tą sytuację bardzo specyficzny system płatności, który również nie pozwala w żaden sposób na rozwój tych stad. W związku z tym, patrząc na te liczebności w niektórych odmianach poniżej 100 sztuk, należy liczyć się z tym, że bez pomocy, bez dedykowanego systemu wsparcia po prostu stracimy ten dorobek hodowlany. Tutaj należałoby przyjąć jakiś system, zupełnie inny system, na przykład ochrony w jakiś mini zoo, który po prostu pozwoliłby ochronić te
populację. I ostatnie pięć rodzin pszczelich objętych programami ochrony. Niestety tutaj one się rozwijają w bardzo małym stopniu, właśnie takim, na jakie pozwalają środki finansowe. Również część z tych linii boryka się z tym, że nie ma następstwa pokoleń wśród pszczelarzy. Częściowo byli to starzy pszczelarze, którzy już szczególnie dotyczy to linii Kampinoskiej, utrzymywanej w Puszczy Kampinoskiej blisko Warszawy. Także tam niestety jest problem z zainteresowaniem hodowców tą linią. I to, co już pokrótce mówiłam, omawiając poszczególne gatunki, niestety rasy te, mimo licznych, bardzo wspaniałych cech, nie są w stanie konkurować produkcyjnie z rasami komercyjnymi. W związku z tym potrzebują systemu wsparcia. Taki system wsparcia istnieje od 2005 roku. Od 2023 roku będą obowiązywały nowe stawki. One są dużo wyższe niż były wcześniej. Nowością są też płatności do samców. Natomiast stawki te wynegocjowane z Ministerstwem Rolnictwa we współpracy z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej bardzo nas cieszyły rok temu. Natomiast no, nie wiemy, co spowoduje kryzys ekonomiczny, który nas wszystkich dotknął, i jak te stawki będą odpowiadały hodowcom w przyszłym roku. Także wszystko przed nami. Oczywiście na bazie ras rodzimych prowadzimy liczne badania i ich wyniki są dostępne na naszej stronie. To, co chciałam powiedzieć, to, że w efekcie projektu Biostratek, który był realizowany w Instytucie przy współpracy z licznymi konsorcentami, opracowaliśmy i zarejestrowaliśmy 11 znaków towarowych rasa rodzima, które służą do certyfikacji produktów od ras rodzimych. System, warunki certyfikacji są dostępne na naszej stronie internetowej. I od zeszłego roku system zaczął działać, także mamy już pierwsze gospodarstwa w systemie certyfikacji. Także zachęcamy też do informowania hodowców o tym fakcie. I podsumowując, cieszy nas oczywiście stały trend wzrostowy liczebności zwierząt ras rodzimych, ale to, co już powiedziałam, rasy te wymagają specjalnych płatności. Konieczna jest też współpraca wszystkich instytucji, promocja ras rodzimych, tak żeby produkcja ta też zaczęła być bardziej efektywna i żeby również zainteresować konsumentów produktami uzyskiwanymi od tych zwierząt. I na tym może zakończę. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.